Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Cieszę się, że wczorajszy film wam się spodobał. Dzisiaj wieczorem wbijajcie na streama, bo rusza nowy event. Karty związane z Ligą Mistrzów, Europy, konferencji. Taki Bellingham będzie na przykład, oczywiście za dużo paczek nie będę miał, bo... Ale nieważne, przed wami pierwsze nagrody w tym roku za Division Rivals. Ulepszone nagrody, panie i panowie. 30 tysięcy monet, paczka 25x75+, co nie jest niczym wybitnym. 15x75 mega paczka, paczka TOT. Ten pik jest wymienny. No, nie będziemy odsłaniać, zróbmy to. Lewandowski! Wow. Przepraszam, ale no niestety Robert kosztuje 16 tysięcy, tak czy siak. No jest też Robertson, może Robertson jest droższy. 3400 Robertson? No to bierzemy Lewandowskiego oczywiście, wymienny, no mam nadzieję. Tak jest, ale potrzebujemy pieniędzy. Nigdy bym kumpla nie sprzedał, no ale nigdy się też nie poznaliśmy, więc pa. Wiecie co, cieszę się, że tak opisuję teraz te paczki, bo ja zawsze się gubię w tym nazewnictwie, co my dostajemy. Szkoda, że tylko 4 paczki, szczerze to tak biednie wygląda. No ale zobaczmy, będzie ta ramka czy nie będzie. Kurde, to wygląda na Komana, ale jestem... Okej! Dobra, ile ten Davis kosztuje? Proszę mi pokazać jego cenę. Panie i panowie, 35,5 tysiąca i to jest paczka wymienna. Chyba najdroższa karta 82 w grze. Prócz tego, no Bentancur, Lamine Yamal. Ale tutaj wiecie, bez ekscytacji, bo jako że wrócił do paczek, to już taki... Informem bym pograł, tego no niestety też sprzedam. Przepraszam kibiców Blaugrany, że dzisiaj tak sprzedaję tych piłkarzy bardzo... O, jeszcze Pedroneto, chwila. 900 monet Pedroneto, to go zostawimy pod ewolucję. Garnacho pewnie też jakieś 600 monet. A Davisa to ja sobie chyba zostawię na razie. Druga paczka. Znaczy druga paczka wymienna i też bez walkoutu, ale może znów jakaś fajna narodowość. Na pewno Mitrović. Wow, pierwszy inform w tym roku trafiony. Lidberg. On kosztuje 10 tysięcy, więc prawdopodobnie Quicksell. Nie opłaca się go wystawiać. Mieliśmy walkout z pika, ale chciałbym też... I mamy walkout z paczki. To będzie bramkarz Francuz. Seria Mike Maignan. Nie lubię wypowiadać jego nazwiska. Walkout pojedynczy, nie mam żadnych kart z serii, ale jeśli zrobiłbym Thurama, mógłbym kupić Chalanolu, tam możemy zacząć wykonywać jakieś ruchy, jeśli chodzi o zmiany w drużynie. I Casemiro, ale środkowy pomocnik defensywny. A ciekawe, czy byłbym szybszy od niego. Varane. Trochę mi się smutno zrobiło, bo nie wiem, z 3 odcinki temu go wyzywałem, że czemu on jest jeszcze dobry w tej grze, że nikt go nie chce w rzeczywistości, no i karierę zakończył. Sorry. Trochę oglądałem tych nagród za Rivals, nie leciały walkouty. Czy będzie ta ramka, paczka, no i to nie jest walkout, czyli zatrzymujemy się na 84, to chyba... Tak. Jest to Mittelstedt, 80 oceny, inform z gwiazdką, czyli trafiamy wyróżnionego informa, co oznacza, że on musi być bardzo dobry. Jeszcze podgląd sobie zróbmy. Wow! Ulubieniec Kumana, Bergwijn. 85 tysięcy na koncie. Ej, bo ja Davisa mogę sprzedać. No Davis nam kompletnie nie pasuje, bo odstąpiłem od Bundesligi. Dalibyśmy ewentualnie odpocząć, no, portugalskiej paczce. Izak był na mojej liście życzeń, to wrzucimy sobie koncepcję. No, ale okej, i tak kupuję Pedriego. Nawet się nie zastanawiam, potrzebujemy go do środka pola. To jest tani transfer, ale będzie dobry, my niczego więcej nie potrzebujemy. Może z cieniem uda się go kupić? Wow, nawet wysnajpiłem. Di Marco i zrób Thurama, no ale ten Di Marco ma 80 tempa. Nigdy nie grałbym obrońcą, który ma mniej niż 80. Kurde. Bo teraz o Doku napisaliście i Doku by się połączył z Opendą. I tak sobie kupmy Izaka. Wysnajpiony, cyk. No i jeszcze lewe skrzydło nam zostaje 70 tysięcy. Czy robię pika Hero? Wypożyczony jest. Ale właściwie zróbmy sobie wypożyczenie tego Hero, bo może kogoś przetestujemy i nie będziemy musieli się martwić na 10 meczów. No dobra, Luis, spalimy. Zobaczmy, czy grada kogoś fajnego. To jest wypożyczenie chyba na, nie wiem, 10 meczów. Czy naprawdę muszę restartować menu po zrobieniu SBC? Nieźle. Nowy bohater wypożyczony, zobaczmy twarz, której jeszcze nie widzieliśmy. Serio? Dobra, 700 mamy z myśliwym. Kurde, no Izak traci, Mike zyskuje. Pod kątem dryblingu, no będzie lepszy ten Pulisic, ale zobaczymy. I okej, mamy 28x33 zgrania. Izak ma pełne dzięki menedżerowi, Trent też ma. Pierwszy mecz w nowej lidze. Gramy na Solskjaera. Lis pola karnego z 2+. Co sądzę o Wojtku Szczęsnym w Barcelonie? Powiem tak, to musi się wydarzyć, no niby czekamy na testy medyczne, więc... Kto jak to, ale Fabrizio Romano by nas chyba nie oszukał. Wiele rzeczy czytałem o lidze czwartej. Jestem ciekaw, czy tu już będą wlatywały jakieś spocone schematy, czy... Ale kurde, to miało pójść tak w linię do Rafinii. Okej, będzie. Izak w debiucie trafia w bramkarza. Okej, no... Ach, nawet nie mogę ufać piłkarzom, którzy potrafią podać. I Coman, który u nas nigdy nie strzelił gola, tutaj też nie strzela. Izak, dobry boost. Izak będzie zza pola. Moja wina. Dobra, to jest... Kurde, wsadził! No nie! Oczywiście 45 minuta po moim... odkleję się w defensywie. Szybko! Jest Pedri! Izak sam na sam! No, stary, tu musisz siłę pokazać. No, to było rozczarowujące. Z drugiej strony był to Bastoni, ale nadal.
O, i teraz poszedł ten speed. No niemożliwe, dlaczego jego command tak kończy? No i jeszcze hat-tricka niech załaduje, naprawdę. Nie, to jest kpina, to jest jakaś kpina, ten nie może ładować trzech goli, gdzie u mnie przez 15 meczów ani razu w bramkę nie trafiał. Izak, dobry obrót i musi się to skończyć jego bramką, Izak. Wchodzi Gyökeres. No i tak naprawdę zrobił więcej niż Szwed przez cały mecz. Pedri tak na pałę trochę, no pusta bramka, przesunął się 1-3. No i teraz się nie... Dobit... No nie podcinka, no Jezus! Serio? Serio? Dobra, delikatnie, okej, okay, 2-4. Izak? Fajnie to wyszło, 3-4, no za późno się obudziłem, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, ale tak naprawdę to zaczęło wyglądać, gdy pojawił się Gyökeres na boisku i on zrobił całą robotę. Chociaż dobra rozgrzewka, to możemy spróbować w kwalifikacjach. Początek w lidze czwartej nie najlepszy. Zejdź mi z oczu. Wracamy do kwalifikacji w Food Champions, bo za tydzień rozpoczynamy ligę. Niestety nie znam nazwy drużyny mojego przeciwnika, poznamy jednak jego karty. Co to jest? Nie wiem. Pedri? Pedri, on trafi, prawda? Trafi dwa gole w dwóch meczach tego piłkarza. Nie wiem czemu, ale jak się aktywuje Playstyle z plusem, mimo że wyłączyłem te wizualne ustawienia, to i tak zacina grę i to samo było na początku poprzedniej edycji. To jest naprawdę kpina. Izak delikatnie tak da... Kurde, ładnie, ale... Ja, my to wygramy, ja to już czuję. Aha, bo ja muszę grać ogółem Gravenberchem w Rivals, więc jak to wygramy, to mi i tak nie da ewolucji go. Kurde. Trochę nie trafiłem z tym ślizgiem, ale on nie potrafi... Ze słabszej nogi jeszcze, okej. Okay. Ty, no co jest z tą kamerką? Ej, przez to, że Gravenberch nie ma ani jednego playstylu do podań, ja będę go trzymał jako SPD, bo on nie może być z przodu, on nie potrafi, naprawdę, nawet jak jest dobrze ustawiony. Zmienię mu styl gry na coś, co zbustuje podania. Bo ja wierzę w niego, my w niego zainwestowaliśmy, on nie może tak strzelać. I co, Thuram? Nie ma, podawać znaczy. Izak? No kurde! No to my też próbujemy czegoś, jakiegoś schemaciku rożny! Teraz! I kanciaste łby, no przecież to jest niemożliwe, żebym tak krzywo gałkę wyginał. Izak, jak nie teraz, to ja cię sprze... No i ten Martinez, ja nie wiem, czy też on ma to wybieganie jakieś z plusem, bo możliwe, że ma, no nie przypuszczałem, że będzie tak szybki. Podanie! Ale wow, Izak, no tak jest, teraz czuję, że warto było za niego zapłacić 27 tysięcy. Co za kozak! Teraz, no chociaż w bramkę już lepiej. Czy polecam Pedriego? Tak. Zabrzmiałem agresywnie, za co przepraszam, ale polecam go. Przepraszam. Izak, no potrafi przyjąć tę piłkę, ale nie ma gola. Pedri niczym Chiesa, nie, Tchouameni nie potrafi. Pellegrini, gol. Czułem to, 2-2, no za szybko zrobiłem wejście. Liczyłem na to, że to będzie bardziej lightowy mecz, ale my tu jeszcze... To są kwalifikacje, dobra, bo tak wiecie co, za luźno do tego podchodzę. No to co, może jakiś powershocik, Izak? Uważam, że dobry jest Martinez w tym roku, naprawdę okej, opcja na bramkę, jak tam wam do składu pasuje. Ale my mamy Gyökeresa, no i poza woda... Nie, za mocno nacisnąłem. Ale, jeszcze jedna próba, teraz po długim, dobrze. Ojejku, kolego, no kurde, dobrze grał ten mecz, nie wiem co go się tak... Wysypał się, tak naprawdę dwie bramki w prezencie dostałem. No nie było źle akurat. Ewolucja, no przysięgam, że to był mecz Rivals do zagrania, nie? Tak, dwa mecze Rivals, bez sensu, mam nadzieję, że nie będą tak tego rozdzielać. Mocarz, fajnie mu rośnie obrona, podania ocenione tak naprawdę na 94 i... Przepraszam, 90 długie, ja muszę to poczuć w grze. Jak zawsze fani zebrani pod stadionem. Flixwagen? Czy będą jakieś barcelońskie akcenty? Ej, ale kolega tutaj... Spoko, widać, że będzie tutaj budowana najmocniejsza Barcelona, już tego Rafinha ma nawet. Pedri, 3 gole w 3 meczach. Lewandowski, pięknie. Izak? No przy słupku dobrze, 1-0. Dziwne, że tego nie wyjął Marc-André Ter Stegen, bo jednak coś potrafi bronić. Trochę przykre, bo słabo chodzi ten lewy. Widać, że ledwo co się potrafi nim obrócić przeciwnik. A to jest perfekcyjna piłka od Gyökeresa. Rafinha wypuszczony na wolne pole i teraz. Możemy chwilę poczekać, tutaj coś zamarkowa. Okej! Jeszcze jeden ruch. Rafinha, zakręcenie. Do Gyökeresa, ten... Balde, ale jeszcze... Poczułem się w miarę dobrze przy tej akcji. Leci, to jest 2-0. Jamal, o Jezus Maria, no symulacja La Liga niestety, no niebezpieczna kosa prawdopodobnie, powiem Zadle. I czy Robert Lewandowski trafi? Czy będzie strzelał tak jak w rzeczywistości, lewy dol, a jednak nie. Świetnie, Gravenberch. Ciężkie są te przyjęcia, tak łatwo obrońca do tego wraca, co nawet może być zrozumiałe. Gyökeres, kurczę, jeszcze to wytajmowałem. Co on się za głowę łapie? No co oni się wszyscy za głowy łapią nagle? Grajcie, a nie. 1-1 jest, przegrywamy, znaczy nie przegrywamy, ale ten remis na razie smakuje jak porażka. No. Ale Robert zagrał, no i zmarnował to Rafinha. Teraz lewy wie, jak Rafinha się czuje, inni.
Dawaj balę, to jest Ansu Fati, Ansu Fati bez kolan, no dlaczego on taki szybki tu był? Aha, bo on potrafi biegać w tej grze, kurde. Dobre podanie, Aleksander Izak 2-2. Nie, 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 nie. Okej, okay, Ameryką to idzie zrobić, okej. Okay. Myślę, że tu będzie gwarancja walkoutu. Mamy coś fajnego, mamy coś, ale nie walkout, ale i tak myślę, że to będzie dobra karta bramkarz Hiszpan. No niestety, Dawid Raja, ale może w środku, no pod SBC, tak po prostu, karty pod SBC, bo inaczej ich nazwać nie można. Gravenberch oceniony na 85, ma tylko dwie statystyki ocenione na mniej niż 80, przecież jak na premierę gry, bo dzisiaj mamy premierę gry, życzę wam wszystkiego dobrego, no to kurde, no pay to win trochę, ale kupiłem pre-order, to robię. W tym meczu damy znów szansę Pulisicowi, bo tak naprawdę nie miał jak się wykazać i co no, poważny debiut Gravenbercha. Niech on będzie tym pomocnikiem defensywnym i ja trzymam kciuki, że to wszystko wypali. Czas wygrać pierwszy mecz w lidze czwartej. Gomez chyba po... Nie, to jeszcze nie jest jego pełna ewolucja, ale naprawdę... Niesamowicie szybka napastniczka Sofia Smith, no pamiętamy ją, wersja Team of the Year była tak po prostu obłędna. Mam nadzieję, że zbudowałem taki środek pola, że nie będzie w stanie przez niego przejść. Pedri doskonale, to jest asysta, 1-0. Aj, dobrze. Dzięki za pomyłkę. Izak, niepotrzebne przyjęcie. Z pierwszej miałeś, z pierwszej nacisnąłem to w... I mnie boli, bo to jest to samo co rok temu. No niestety, liczyłem na to, że pójdą w kierunku... A, nieważne. Izak, no dawaj. Ale się pomylił. Pulisic, kurde. Ta akcja jeszcze trwa, wycofanie, mocne podanie, Pedri, trochę takiej tiki-taki, to było nam potrzebne, wycofanie, Malaga, kasztanki, Rafinha, Raja broni. Dobra? Musi być. Delikatnie, tak... Cholera! Dobij to, proszę, Rafinha, 2-0, no... Nie cieszę się nawet z tego gola, bo tak naprawdę to powinno być od razu, tym strzałem Izaka. Izak, no... Same błędy, 3-0. Jeszcze Rafinha tutaj, będzie główka i chociaż w bramkę, pierwszy raz w tym odcinku. Zastanawiałem jak się przy... O Jezus Maria. No i się rozkojarzyłem, bo zacząłem myśleć o miłych rzeczach, gra mnie sprowadziła na ziemię. Od tego ona jest. Chyba spalony, ale może Izak? Nie było, ja pierdzielę, czemu nie mógł przewrotki albo skorpiona? Izak jest słaby, kiedy lepszy napastnik? Spoko na razie jest. Ale wolałbym Opendę. A może Openda bez zgrania? Nie, na razie nie zmieniam. Mamy pierwsze zwycięstwo w lidze czwartej. Muszę w ogóle zobaczyć, jak wyglądają nagrody. Nie jest to jakaś duża zmiana, ale to też chodzi o to, żeby cisnąć, prawda? Żeby stawać się lepszym. Najlepsza akcja byłaby taka, że no nabijam te wszystkie zwycięstwa i tak rzutem na taśmę się wbijamy do ligi drugiej, gdzie w lidze drugiej no mamy... No dobra, no więcej tych piłkarzy jest, ale to też nie są jakieś mocne różnice według mnie. Hej, damy co zrobić z 30k, bo zaczynam handlować. No w siebie zainwestuj, nie? Jakiś kurs języka. Bliźniak, nie ma gdzie robić paczuszek. Zaczynam się telepać, co ja mam z sobą robić, jak nie paczuszki? Uuu, mega paczka. No i proszę, ja jestem geniuszem. Mega paczuszka, o! 35 tysięcy. 82 plus 30 złotych kart. Dobra, inform, to jest trafiony inform, chyba jeśli się nie mylę, elo, ale no... No nie, no co, no co wy? Ta, Mittelstedt, no nic, no chociaż inform, to możemy zrobić sobie Thurama. No a, ja nie muszę go przepalać, bo przecież mamy magazyn, no. Niesamowite rzeczy, naprawdę. A ludzie mówią, że się nic nie zmieniło w tej grze, to jest clueless. No tutaj też ma Izaka, 97 goli, Doku, którego mi proponowaliście, zobaczymy czy warto. Pulisic, oj to będzie spocenie, 1-0, Rafinha. Oj, jakie to było prymitywne, no niestety. Trzeba nauczyć się wybijać piłkę z własnej połowy, a właściwie nie wybijać, tylko wyprowadzać. No, Lisek mnie uczył tego rok temu, więc tak naprawdę nie... Po pierwsze, no nie kupię jego kursu, ale muszę sobie przypomnieć, czego mnie uczył. Ale on to klei, Jezu, te kocie ruchy, te gesty nogami. Izak? Lepiej. Trend Aleksandry, ach, się ustawił tutaj też Izakiem. Pulisic, no lepiej podać nie mógł Izak. Wierzę, że to wina po prostu braku moich umiejętności. A chciałem fajnie tak szybko zagrać, zaskoczyć rywala. I tracę gola znów przez to, że nie potrafię wybić piłki z własnego pola karnego i trafia Madueke, co ma chyba 70 strzelania. Czyli tak jak mówiłem, wina moich umiejętności, że Izakiem nie trafiłem. No nie no, jego Izak potrafi. Kurde, ja tak samo chciałem próbować nim. Swanson z ławki, no i co Izak pewnie... Nie, 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 to nie... To nie jest ta sama karta, naprawdę. Izak, proszę. No musisz, musisz teraz przy słupku. Jak on... To nie są te same karty. Malen z ławki, Malen. Biegnie jak kloc. Hop. No co się dzieje?
Jezu, byśmy wrócili, jakbym teraz strzelił. Tragedia, jeszcze tyle czasu do końca. O, jak mi przykro. Nie no, oczywiście współczuję rywalowi, bo prowadził 5-1, a dostanie porażkę. A ja, no, zachowałem się na tym punkciku. Mam 58 tysięcy. Zagram nim bez zgrania, bo muszę go sprawdzić. Taki mały bonus, to będzie ostatni mecz i zobaczymy. Jest! 42 500 kupiony za pierwszym razem w najlepszym menu w historii. No nie ma zgrania, biedak. Mam Kolera mam wypożyczonego. No to zamiast George'a. No, Malen ma 2 punkty zgrania, Rafinha ma 2 punkty zgrania. No to taki mecz bonusowy, to tak jakby poza kanonem tej serii. Oczywiście to będzie w odcinku, jak wygram to się liczy, ale taki tajny test opędy. Kto został w tym momencie, nie wyłączył tego filmu, niech zostawi komentarz. Wafel. O, i też ma opędę, ale też Ewe Pajor. No dobra. Pedri do Belga. No i nawet powalczył w powietrzu, coś czego Izaku mnie nie robił. Alexander Arnold i... Rafinha, nie wiem czemu to przyjąłeś, naprawdę. Oddałbym wszystko. Może nie wszystko, ale oddałbym wiele, żeby naprawdę coś zrobili z tymi strzałami z pierwszej piłki, bo obecnie jest to tak po prostu przykre. Mega tania też. Oj, to jest ten speedboost z tym Williamsem. Jezu. Posrane. No oni na pewno. No szybciutko to zostanie znerfione. To wygląda po prostu komicznie, nie? Nie, no Ake. Nie może Jorente sobie takiej... Nieważne. Wam do tego speedboosta pod własnym polem karnym robić, naprawdę, ogarnij się, człowieku. No i karny, no, zajebisty jesteś, naprawdę. Opęda w debiucie, wydaje mi się, że będziemy mieli 1-0, brawo. Luis, bierz tę piłkę. Dawaj, Opęda, to jest twój debiut, poprzeczka, no. Nie ma spalonego, Ewa Pajor, 2-2, Izak tak nie mógł. Ajajaj, Opęda, to będzie faul, niestety Balde, źle to wyczułem. Żółta kartka, no niestety błąd naszego lewego obrońcy. I czy Mike Maignan będzie bohaterem? 6 minut do końca. Rolfo, lewy dolny. No i niestety mamy teraz bardzo mało czasu, by odrobić. Opęda, dobrze. Szkoda, niemożliwe, czy to będzie. To jest okazja, Opęda. Opęda, jego okazja. No karny, przecież to jest karny, zabrał mi dobitkę, no. Tak okropnie, fałszyk miał być obok bramkarza, bo on ma playstyle do fałszyków, kropek. Oszukałeś mnie, okradłeś. O, no jeszcze nie ma powtórki oczywiście, bo no, tak po prostu jest to kolejny dowód na korupcję. No i tutaj ładujesz tego fałszyka obok bramkarza, nie od jaja mu się odbija, no. Legnica Pany, Legnicę lubimy czy nie lubimy? Uznajmy, że lubimy, patrząc na skład... No tak, dobra, dużo Liverpoolu, to szanuję to. No nie, no przecież to leci w niego! Co to jest? Co to jest? Ooo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 
Następnym razem się uda. Openda, przyjęcie strzału. Dobrze, dobrze, dobrze. Mówiłem, chwila rozgrzania, ale widać, że nie tylko ja mam problemy z wyprowadzeniem piłki z własnego pola karnego. No głupi błąd, szybko wykorzystany. Czy tak szybko pójdziemy za ciosem? Openda, trzeba podać. Rafiń! Dobra, Malen. Malen. Na pałę, bo rywal się tego nie... Zesram się, przepraszam, już naprawdę, bo... Openda. I dawaj, Tak, 2-2! Dobra, trzeba to pokazać od takiego momentu w odcinku, że nie było widać błędu Trenta. Openda, wyczuwam hat-trick, niemożliwy. Nie, 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 ale tu... Kamera pay-per-view, to było w piłkę. Jeszcze Rocha directa, niemożliwe. No, to nie było na czerwoną bezpośrednią. Chciałbym zobaczyć powtórkę. Jest pomyłka. Pedri, czemu ty to przyjąłeś? Openda, dobrze, że masz hat-tricka, ale czemu przyjmujesz piłkę? To się ładuje z pierwszej. Doskonały obrót. Rafinha, proszę, tak! 4-3, nawet nie zmieniając nic w obronie. Ale chciałem ładować tam, gdzie się przesunął, nie? W ostatniej chwili, ostatnia sekunda zmieniłem ten kierunek, tylko trzeba wracać, bo jest Luis Diaz, który też ma niestety speed boosta. Nie, nie zabierzesz mi tej radości. Robisz, Mike, ja cały skład pod ciebie ułożyłem, a ty jesteś zdrajcą. Openda. Teraz, teraz, teraz. To jest cały Pedri. Panie i panowie, dlatego go ściągnąłem do drużyny. Te jego podania. Chwilę poczekaliśmy. Szybka piłka do wbiegającego Opendy. Openda będzie. Rafinha wra... To Pedri! Proszę bardzo. Przepraszam całą Legnicę za to, że tak to się potoczyło. 5 goli Opendy, 2 asysty, 3 asysty Pedriego, 1 bramka. Gravenberg z asystą. Dobry mecz, ale Mike Maignan 4,8. Ja nie wiem, czy warto budować pod niego tę drużynę. No po tych testach na pewno zostaje u nas Openda. Pierwszy mecz był średni, w drugim zachwycił wszystkich, myślę.
Malen też dobrze tu funkcjonował na skrzydle. Oczywiście też ogromnym odkryciem jest Pedri. Już 7 meczów w nim zagrałem, 3 bramki, 4 asysty. Są to świetne liczby, jak na 69 strzelania. Gravenberch teraz trzyma ten środek pola wraz z Chouamenim. No to taki teścik Kolera, żeby było zgranie, więc tak naprawdę no trzeba ogółem coś wymyślić. No ja dziękuję oczywiście wam za oglądanie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Cieszę się, że mam tego Openda, bo tak, chciałem go mieć na tym początku. Izaka nie czułem za bardzo, Openda tak po prostu jest szybszy, więc... No i z dobrego klubu, co nie? Trzymajcie się, udanego weekendu. Cześć!